Dzień dobry, witam Panie na kolejnym wykładzie z historii mody. Mówiliśmy na poprzednich wykładach o modzie XVIII-wiecznej we Francji. Na dzisiejszym wykładzie powiemy sobie, jak ta moda XVIII-wieczna francuska wpływała na inne kraje europejskie i na modę w tych krajach. Moda francuska w tym czasie była zdecydowanie dominująca w Europie, więc te wpływy praktycznie były zauważalne w każdym z krajów. W stylu francuskim nosili się przede wszystkim władcy innych krajów europejskich. No i również z tych wzorców wersalskich czerpały inne dwory europejskie. Oczywiście ludzie, którzy byli mniej zamożni i niżej urodzeni, nie mogli sobie pozwolić na korzystanie z tej mody francuskiej, która była bardzo okazała i bardzo bogata, tak? Więc te osoby z niższych warstw społecznych nosiły się nadal prosto, dość szaro i siermiężnie, można by powiedzieć. Dla przypomnienia z poprzednich wykładów, tak, jak ta moda francuska wyglądała. Czyli głównie suknia, która była na szerokiej konstrukcji paniers, tak, czyli bardzo poszerzająca. Suknia była otwarta z przodu, była spodnia warstwa tej sukni, która była dość mocno zdobiona kokardkami, falbankami. Stanik, górna część, która była z reguły oddzielona od dolnej części, czyli od tej spódnicy, była dość wąska, bardzo mocno ściśnięta w talii gorsetem. Tak jak mówiliśmy, bardzo dużo kokardek, falbanek, ozdób. Suknie były z rękawami do łokcia i na wysokości łokcia te rękawy kończyły się z reguły koronkami. Atrybutem damy francuskiej był wachlarz i oczywiście jeszcze doklejane pieprzyki, czyli tak zwane muszki. Też mówiliśmy o mowie muszek, że one miały znaczenie, w którym miejscu na twarzy zostały naklejone. Panowie, tak jak tutaj widać na tym zdjęciu, nosili habity. Kompletny strój francuski nazywał się habit, na co się składały spodnie do kolan culotte, długa kamizelka i kaftan, tak, który również był długi, sięgający praktycznie do kolan. Oczywiście peruki, tak, i peruki były z reguły pudrowane na biały kolor, no i panowie mieli kitki przy tych perukach zawiązane czarną kokardą. Więc to była taka esencja dworskiego stylu francuskiego. Jak teraz to się rozprzestrzeniało po Europie? Oczywiście nie było mediów, tak jak mamy dzisiaj, tak, za sprawą których można było by tą modę rozpowszechniać. Natomiast rozpowszechniali ją ludzie, którzy podróżowali. A jak w Rosji? No, Rosja była już takim dość odległym krajem od Francji. Mało tego, no to społeczeństwo, które nie było wysoko urodzone, to było dość biedne, więc tam rzeczywiście ta moda była taka dość siermiężna, przede wszystkim oparta na futrach i ciepłych strojach, tak, żeby było ciepło. Car Piotr Wielki był takim wielkim propagatorem mody francuskiej, ponieważ chciał europeizować Rosję. I starał się tą modę francuską wprowadzać. Ale tak na dobrą sprawę, to ta moda francuska się pojawiła tylko w Moskwie i w Petersburgu, tak? I to tylko wśród tych najznamienitszych rodów, bo niestety inni sobie na nią nie mogli pozwolić. Córka cara Piotra Wielkiego i carycy Katarzyny I, caryca Elżbieta, była z kolei wielką miłośniczką mody francuskiej. Przywoziła sobie nawet pończochy z Francji, także miała wszystko francuskie. Mało tego, podobno nie zakładała nigdy dwa razy tej samej sukni. Więc po jej śmierci, jak mówi historia, odnaleziono 15 tysięcy sukien. Więc rzecz wręcz nieprawdopodobna, tym bardziej, że te stroje były rzeczywiście bardzo drogie, tak? Bo one były z bardzo drogich tkanin, ręcznie robione, haftowane, ręczne koronki, więc majątek faktycznie na te suknie musiał być wydany. Tu jest obraz carycy Elżbiety, która faktycznie prezentuje się bardzo pięknie, dostojnie, tak jak francuska, można powiedzieć. Elementem charakterystycznym jest tutaj ta szarfa, która jest też takim znakiem rozpoznawczym dla władców Rosji. Car czy caryca zawsze z reguły, tak, tą szarfę na obrazach też mieli. Natomiast ona
rzeczywiście te stroje francuskie uwielbiała. A strój ludowy, mówię, był prosty, siermiężny, ale miał też w tym momencie taki bardzo charakterystyczny element, który my kojarzymy z Rosją do dzisiaj tak naprawdę, tak? Z tą Rosją ludową. Kobiety chodziły w takich dość szerokich sukniach przepasanych, ale miały na głowie kokoszniki. Pamiętacie, co to są, wiecie, co to są te kokoszniki? Wszystkim na pewno znane. No właśnie. Coś w rodzaju diademu i do tego jeszcze przyczepiony welon najlepiej, tak? Czyli kokoszniki. Tutaj widzimy też panią, która jest na pewno no nie z rodu jakiegoś królewskiego, natomiast na pewno jest dość bogato urodzona, z jakiegoś rodu szlacheckiego, bo ma strój dość mocno zdobiony, dużo ma też pereł, tak? W tamtym czasie nie było sztucznych pereł, więc to są na pewno prawdziwe, tak? Więc strój jest dość bogaty, natomiast na tym w drugim zdjęciu tutaj mamy zespół ludowy. Akurat jest to zdjęcie z przedstawienia teatralnego, więc jest to strój absolutnie odtworzony. Tak? Natomiast kobiety w Rosji w XVIII wieku rzeczywiście tak chodziły ubrane i te kokoszniki na głowach nosiły. No a co w Polsce? Czy w Polsce czerpaliśmy z tej mody francuskiej? Oczywiście, że tak. I wiemy z poprzednich zajęć, że Francja od nas też, tak? Przede wszystkim suknie poloneski i pasy kontuszowe. Moda ta francuska docierała do Polski już w XVII wieku, a to za sprawą dwóch Francuzek, które wyszły za naszych władców. I tutaj mamy Marię Ludwikę Gonzagę. Maria Ludwika Gonzagi pochodziła z jednej z najznamienitszych rodzin francuskich, jednej z najbardziej bogatych i ona była dwukrotnie zamężna z polskimi władcami. Najpierw z Władysławem IV, a później z Janem Kazimierzem. I tak jak za sprawą na przykład królowej Bony mamy włoszczyznę w Polsce, tak? Czyli warzywa, które ona ze sobą przywiozła, tak? Dokładnie, ona w ogóle jeszcze drzewka, tak? Próbowała sadzić jakieś cytrusowe, ale niestety u nas nie rosły, więc musiała się zadowolić gruszkami i jabłkami, ale właśnie te z kolei kobiety propagowały modę francuską i one na ten dwór tą modę przynosiły. Szczególnie Maria Ludwika też, jeżeli ona taki strój propagowała i tą modę popularyzowała, to też oczekiwała, że goście, którzy będą przychodzić do niej, też będą się tak ubierali, tak? Więc to była pierwsza francuska, a druga, nam bliżej znana jako królowa Marysieńka, czyli żona Jana III Sobieskiego. Również była francuską i również tą modę francuską w Polsce rozpowszechniała. I teraz znowu, czy wszyscy naśladowali? No nie, ci najbogatsi, przede wszystkim dwór warszawski. A w tym czasie nasza polska szlachta stroiła się w żupany i kontusze, które my znamy z historii, czy znamy z takich filmów na przykład jak Potop, tak? Bo to przez też dziesiątki lat ten strój niewiele się zmieniał. I szlachta, która mieszkała poza Warszawą, krótko mówiąc na prowincji, tak? Tak się to wtedy określało, zresztą do dzisiaj często, nosiła właśnie te stroje szlacheckie, typowe, ludowe dla stroju polskiego i one były dość czasami zapożyczone ze wschodu raczej, tak, niż z Francji, bo tam się pojawiają na przykład podszycia futrzane, czy jakieś wykończenia futrzane, czy czapki podobne, więc bardziej czerpaliśmy ze wschodu ze względu też na klimat, tak. No i tu typowy polski szlachcic, poznajecie panie, tak? No, tak, wąs, szabelka, tak. Żupan, czyli ta spodnia koszula i kontusz to nakrycie wierzchnie. Zobaczcie panie, on ma rozcięte rękawy tutaj i długie. Takie rękawy były modne w średniowieczu, pamiętacie? No właśnie, dość długo tutaj te rękawy rzeczywiście w tej modzie polskiej szlachty trwały i to nie tylko w stroju męskim, ale również w stroju damskim. Co charakterystyczne, pas kontuszowy, tak? Ten właśnie, który spodobał się również Francuzom, one były bardzo bogato też zdobione, haftowane, też na różne uroczystości na przykład były wyszywane z odpowiednią datą i informacją. A tutaj szlachcianka polska to jest dość słaba reprodukcja, ale na co chcę zwrócić uwagę? Przede wszystkim tak, czapka.
futrzana z piórkiem, czyli nie kapelusik francuski, tak, lekki, tylko taka dość solidna czapka wschodnia, bym powiedziała. Rękawy długie, tak jak przy stroju męskim, i tutaj przy szyi, przy kieszeniach i wzdłuż tej sukni futro brunatne, tak. Więc strój bardziej wzorowany na strój wschodni niż na francuski. No ale to... tak. Tu z kolei bal, stroje lekkie, a pamiętacie właśnie te suknie? To są, tak, poloneski, którymi się zachwyciła Francja. I w XVIII wieku Francja sobie wzięła z Polski suknie poloneski. Ale to jest bal na polskim dworze. Ale tutaj spójrzcie na pana na przykład, typowo francuski, tak? Buty z klamrami, kuloty do kolan, długa kamizelka, tak, długi ten kaftan, żaboty pod szyją i przy rękawach, więc on jest typowo francuski. Więc ten dwór polski rzeczywiście też korzystał i czerpał. Tyle na dzisiaj o wpływach mody francuskiej na Europę, ale pozostaniemy w tym klimacie mody francuskiej, tylko przesuniemy się trochę w bliższe nam czasy. Tak, Coco Chanel. Jedna z najbardziej chyba rozpoznawalnych postaci w świecie mody, nie tylko francuskiej, ale w ogóle na świecie. Kobieta, która dokonała rewolucji w modzie. I to naprawdę takiej rewolucji potężnej. Są tacy, co porównują jej rewolucję do rewolucji kopernikańskich, tak? Czyli porównują ją do Kopernika. Przewrotu dokonała rzeczywiście wielkiego. Coco Chanel, jak widać, uwielbiała się elegancko ubierać. Tak, perły oczywiście, jej ulubione. Elegancko się ubierać, natomiast bardzo prosto też jednocześnie i skromnie, i hołdowała właśnie temu, żeby te stroje były jak najbardziej użytkowe i proste, a nie takie przeładowane przepychem, tak? Ponieważ to krępowało ruchy. Trochę historii. Oczywiście Coco to nie było jej prawdziwe imię, miała na imię Gabriela. Urodziła się w 1983 roku w małej francuskiej miejscowości. Pochodziła z bardzo biednej rodziny. Jej matka była służącą, a ojciec drobnym handlarzem, więc nie był to też jakiś handel na dużą skalę. Miała piątkę rodzeństwa. Kiedy miała 12 lat, jej matka zmarła. Ojciec stwierdził, że sobie nie poradzi z dziećmi i oddał je do sierocińca. Ona trafiła do sierocińca, który prowadzony był przez siostry zakonne, co później będzie też miało wpływ na to, jak ona projektowała. Ona bardzo lubiła zestawienie czarno-białe. I niektórzy właśnie historycy mody uważają, że to jest właśnie wpływ stroju zakonnego. Coco Chanel uważała, że jeżeli kobieta ma trzy białe koszule, trzy białe bluzki różnego rodzaju na różną porę dnia i dwa czarne kostiumy, to będzie wyglądała świetnie cały czas. Tak, zawsze można sobie to tak zestawić, żeby dobrze wyglądać. W latach 1905-1908 Coco Chanel śpiewała w kabaretach po kawiarniach. Nie umiała śpiewać kompletnie, więc nadrabiała raczej temperamentem i urokiem osobistym, ale wtedy właśnie przybrała sobie pseudonim Coco. I tak już zostało, pasowało jej to. Chciała pamiętać też o tych czasach takich dla niej dość trudnych. No i została Coco Chanel na dłużej. W roku 1913 otworzyła pierwszy butik w Paryżu. Wcześniej otworzyła dwa mniejsze w mniejszych miejscowościach. Jak to było możliwe, że dziewczyna, która no nie miała majątku żadnego, tak, i śpiewała w kabaretach, też niewiele na tym zarobiła, jak mogła otworzyć butiki, tak, szczególnie w Paryżu, przy takiej dość uczęszczanej, ekskluzywnej ulicy. Otóż ona miała przyjaciela, który był bardzo zamożny i wpływowy, tak, był Anglikiem, miała tak naprawdę dwóch takich panów, którzy jej bardzo pomogli w jej karierze. To byli zamężni mężczyźni, przepraszam, żonaci. żonaci, tak. Więc też ona się z nimi nigdy na stałe nie związała. W tamtych czasach rozwody też nie były tak popularne, tak? Więc się nie związała. Ona w ogóle przez całe życie nigdy nie wyszła za mąż. Uważała, że to by... Słucham? Była sponsorowana, dokładnie. Natomiast uważała, że to by ograniczyło jej wolność. Trudno powiedzieć, czy to była tylko taka wymówka, czy faktycznie miała takie poglądy.
W 1915 zaczęła już tutaj lansować w tym butiku odzież, ponieważ wcześniej ona zaczynała w ogóle od projektowania kapeluszy. Też co jej pomogło, ona kapelusz słomkowy przerobiła bardzo tak nowocześnie, łamiąc wszelkie konwenanse, i jeden z takich kapeluszy bardzo się spodobał jednej z wpływowych kobiet w Paryżu i też ją zaczęła promować. Później ona w tym butiku właśnie zaczęła pokazywać i sprzedawać swoje ubiory, które projektowała, i były to głównie stroje na kształt sportowy, można by powiedzieć, w dzisiejszych już czasach, tak? Na to patrząc z perspektywy czasu. One miały być luźne, swobodne i wygodne do pracy. Co ona jeszcze zastosowała, co było też przełomowe? Zaczęła szyć z jerseyu, ale to też wynikało niestety z trudnej sytuacji, bo była pierwsza wojna światowa i nie było tkanin. Jersey był i była to tania tkanina, z jerseyu szyto bieliznę. A ona zaczęła szyć z tego sukienki, więc też z kolei to był przełom i też dla kobiet odważnych, które ubrały się w taką sukienkę, tak? Która była szyta z tkaniny uważanej wyłącznie za tkaninę bieliźnianą. W 1919 roku była już popularna we Francji i założyła dom mody, czyli dom mody Coco Chanel istnieje od 1919 roku, czyli już dość długo. Była rzeczywiście biedna, z biednej rodziny, natomiast uważała, że tak naprawdę nie ma ograniczeń. Jeżeli człowiek nie urodził się właśnie ze skrzydłami, to powinien pozwolić im rosnąć. Ona tym swoim skrzydłom rzeczywiście pozwoliła rosnąć i się bardzo mocno rozwijała. Tak jak wspomniałam, mówiła bardzo dużo o tej prostocie, która nie będzie krępowała kobiet, i jedno z najbardziej znanych zdań, które powiedziała, natomiast bardzo wiele cytatów z Coco Chanel można znaleźć, bo była bardzo mądrym człowiekiem. Powiedziała: nic nie jest równie głupie jak mylenie prostoty z biedą. Do tej pory, do jej czasów, kto był bogaty, to się po prostu ubierał z pełnym przepychem, tak? Pełno zdobień, ozdóbek, haftów, bogatej biżuterii. Natomiast ona chciała pokazać, że wszyscy mogą się ubierać elegancko, co wcale nie znaczy, że prostacko i biednie, tak? Tylko prosto, skromnie, ale wytwornie. Przełomowe wynalazki Coco Chanel. Ona właśnie zrewolucjonizowała tą modę. Dlaczego? Bo wprowadziła parę takich rzeczy, które zachwiały rzeczywiście światem mody. Pierwsza rzecz to czerpanie z mody męskiej dla kobiet. I pierwszy z takich elementów w 1913 roku, czyli na początku jej kariery od razu, bluzka, którą nosimy do dzisiaj, tak? I pewnie każda ma w szafie. Bluzka Marine. Biała w granatowe paski, a czym się zainspirowała? Strojem normandzkich rybaków. Czyli to w takich strojach, w takich bluzkach chodzili rybacy w Normandii. I ona to zaczerpnęła do mody damskiej. Kolejna rzecz, sztuczna biżuteria. Ona była biedna, a chciała tą biżuterię nosić, tak? Mogły sobie na biżuterię w tamtych czasach pozwolić tylko kobiety zamożne, bo tylko noszono tak naprawdę biżuterię prawdziwą, tak? Ze szlachetnych kruszców i szlachetnych kamieni. I teraz tak naprawdę, jakbyśmy sobie pomyślały, że mamy odrzucić z naszych szkatułek tą sztuczną biżuterię, a zostawić tylko tą, no właśnie, tą szlachetną, to co nam zostanie, tak? Pewnie niewiele. Dokładnie. I to dzięki mamy dzięki Coco Chanel, tak? Że każda z nas może nosić dzisiaj biżuterię, niezależnie od zasobności portfela, tak na dobrą sprawę, tak? Ona uwielbiała perły, na które też ją nie było stać. Dlatego właśnie wymyśliła też sztuczne perły, które zawsze na sobie miała w różnej postaci. Czy to korale, czy bransoletki, czy kolczyki, czy klipsy. Zawsze sztuczne perły. Kolejna rzecz. Skróciła sukienki i pozbawiła je gorsetów. Ona uwolniła kobiety od gorsetów. Do jej czasów cały czas kobiety nosiły gorsety. Więc wyrzucenie gorsetów to było po prostu fanaberią, tak, niesamowitą. No i nie wszystkie kobiety też chciały chodzić tak. Do dzisiaj, jeżeli coś wprowadzamy nowego, innowacyjnego, co w ogóle wykracza poza jakieś dotychczasowe doświadczenia i wyobrażenia, to są to rzeczy, które no, jednym się podobają, ale innym niekoniecznie, tak, bo są tradycjonaliści, którzy uważają, że jak to kobieta bez gorsetu będzie wyglądała. Więc tam to też wcale nie było takie proste. Ale
znalazła wiele zwolenniczek. I zobaczcie tutaj, jak ona wygląda w tej sukience. To jest taka typowa sukienka lata 20, tak? Z obniżoną talią, luźną, nie ma właśnie wcięcia w talii, jest totalna swoboda, tak? I to są właśnie te kroje, które wymyśliła Coco Chanel. Zobaczcie, że ona też jest na wielu zdjęciach w kapeluszach. Powiedziała kiedyś, że gdyby się wyrzekła kapeluszy i futer, to co by z niej była za kobieta? Uwielbiała jedno i drugie, tak? I kapelusze, i futra. Zaczęła zresztą projektować od kapeluszy, więc kapelusze też zawsze. Kolejna przełomowa rzecz. Obcięła włosy jako jedna z pierwszych kobiet. Wtedy kobieta musiała mieć długie włosy. Więc obcięcie włosów w stylu męskim, można by powiedzieć, to też było bardzo źle postrzegane. Ona nosiła krótkie włosy, małe kapelusiki. I tutaj też była postrzegana jako taka właśnie kobieta bardzo postępowa. Ona dlatego czerpała z mody męskiej, ponieważ ona jak była ze swoimi panami, to lubiła się ubierać w ich stroje. Lubiła zakładać spodnie, koszule męskie i ona się w tym dobrze, swobodnie czuła. Dlatego próbowała właśnie z tej mody czerpać. No i kolejny przełom i sukces jej ogromny, finansowy również, chyba właśnie największy, perfumy numer 5. Tak. No właśnie, i tutaj ten dopisek w nawiasie. Nasz wykład trwa godzinę. Na świecie co pół minuty się sprzedają jedne perfumy numer 5, czyli w ciągu tej godziny się sprzeda 120 flakonów. I tak jest cały czas, co godzina. 120 flakonów, najczęściej sprzedawane perfumy na świecie. Dlaczego były przełomowe? Po pierwsze flakon. Do tej pory flakony były bardzo ozdobne, tak samo jak i stroje. Coco Chanel stwierdziła, że nie chodzi tu o flakon, tylko o zapach, więc flakon ma być jak najbardziej prosty. Kolejna rzecz, bardzo istotna i przełomowa, to są perfumy, w których po raz pierwszy użyto składników chemicznych. Pomieszano je z naturalnymi. Do tej pory znano tylko naturalne i tylko naturalne zapachy mieszano. Tu są i naturalne, i chemiczne, co później oczywiście weszło już normalnie do standardów, tak? Dlaczego numer 5? Są dwie wersje. Dlaczego? Chemik, perfumiarz, który jej przygotowywał perfumy, zrobił kilka zapachów i to była butelka numer 5, którą wzięła do ręki i wąchała. Więc to jest tak, ta wersja najbardziej prawdopodobna. Później ona podobno stwierdziła, że te perfumy taki sukces jej zapewniły, że ta piątka to jest jej szczęśliwa cyfra. Natomiast byli tacy, co uważali, że właśnie dlatego to się nazywa numer 5, bo piątka to jej szczęśliwa cyfra. Jeżeli panie byłybyście zainteresowane bliżej życiem Coco Chanel, to polecam film, te panie, które nie obejrzały, film biograficzny, bardzo ciekawy, nakręcony w 2009 roku. No i też książki, tak? O jej życiu. Bardzo ciekawe życie miała, bogate, więc książkę się czyta praktycznie jak powieść, ja tak? Ja to ma pani. No właśnie, także warto przeczytać, polecam. I to na dzisiaj tyle. Dziękuję paniom bardzo. Dziękuję serdecznie.